Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj długo oczekiwana przez Was część druga filmu na temat wąwozu śmierci w Kazimierzu Dolnym. Tak wygląda wąwóz z góry śmierci w Kaziku Dolnym. Czytałem jego historię, to najwcześniejsze podania o nim sięgają XVI wieku. XVI wiek, XV, XIII, coś takiego. Najwcześniejsze podania, że to jakiś tam hrabia tu się powiesił, coś takiego. Są różne nazwy tego. Jest wąwóz śmierci, wąwóz Szubienica, jest tego od groma. I rzekomo tutaj się dzieją wieczorem paranormalne zjawiska nadprzyrodzone. Powiem szczerze, dzisiaj tutaj przyjdę o godzinie, nie wiem, 12 w nocy specjalnie tylko po to, żeby sprawdzić, czy coś się tu dzieje. Więc będzie trzecia część z tego, jak ja tu przyjdę i zobaczę tak naprawdę, co tu się odwala. A teraz zobaczymy sobie wąwóz z dołu. Powiem szczerze, teraz możemy nagrywać dalej. Powiem tylko tyle, że po to ja się poświęcam, żebyście wy nie musieli tego robić. Musiałem sobie skrócić drogę przez pół cmentarza parafialnego. Oczywiście odmówiłem modlitwę, przepraszając za swoją obecność w tym miejscu i zakłócając spokój zmarłych. Podziękowałem za to, że mogę tu być. I dlatego właśnie robię to po to, żebyście wy nie musieli tego powtarzać, a nie odwalać głupich manian. A teraz idziemy sobie zobaczyć właśnie wąwóz śmierci. Właśnie widzicie go przed sobą, tak on wygląda. I podobno dzieją się tutaj rzeczy nadprzyrodzone. I to słowo dosłownie, się dzieją rzeczy nadprzyrodzone w tym miejscu. Dlatego ja tutaj przyjdę sobie o godzinie po północy i sobie tutaj posiedzę około 10 minut i sprawdzę, czy faktycznie dzieją się tutaj rzeczy nadprzyrodzone tak bardzo strasznie, że niektórzy ludzie, którzy po prostu stąd wyjeżdżają, twierdzą, że naprawdę widzieli duchy, demony, czy co tam w ogóle. No ale jak ja tego nie zobaczę, to w to raczej nie uwierzę, no bo albo na zdjęciu, jeżeli się coś tam będzie naprawdę widać, że zobaczcie jakieś ściany, no minimum 6-7 metrów. Jakby się człowiek stąd spierdzielił po pijaku, to kark złamany, murowany. Tak wygląda ten wąwóz. Jest to les, który powstał około 40-50 tysięcy lat temu, jak się epoka lodowcowa jeszcze trwała, a wąwozy zostały kształtowane około 10-15 tysięcy lat temu, jak lodowiec zaczął się rozpuszczać pod wpływem intensywniejszego promieniowania słonecznego. Uczcie się ludzie historii własnego kraju, żebyście potem mogli błysnąć wiedzą. I tu mamy most, właśnie to jest ten most. I to jest ten most słynny, co się tam ktoś powiesił na nim. No ale ogólnie przekazy na temat tego mostu, który przebiega przez dwie połowy cmentarza, to sięgają, mówię, XVI, XV, XIV wiek. Ogólnie to jest w ogóle, tam ludzie nie mogą sprecyzować dokładnie, jak, od jakiego okresu to sięga. I tam jakiś hrabia, coś tam w ogóle się działo. Panie Boże, nie dopomóż, co tam się nie działo w ogóle tutaj to. Dlatego mówię, ja przyjdę tutaj wieczorem, żebyście wy nie musieli się narażać. I nie daj Boże, żeby wam się krzywda tu nie stała, bo po alkoholu ja rozumiem, że ludzie próbują robić rzeczy mission impossible, ale w tym wypadku, co zobaczcie, to jest ponad 10 metrów. Jakby któryś się stąd spierdzielił, to służby ratownictwa medycznego to nawet nie mają do czego tu nawet jechać. To jest, zobaczcie. Zresztą konstrukcja tego mostu już też nie wygląda na stabilną. Więc naprawdę. Ja sam bym się bał tutaj w ogóle chodzić.
i tak dalej. Ale echo, posłuchajcie. Halo, halo. Jak rap, ja Wisła. Ale wali echem. Więc właśnie wam mówię, robię ten film po to, część drugą o wąwozie śmierci, żebyście wy nie musieli narażać się, przyjeżdżać tutaj, odpierdzielać jakiejś kurde chorej maniany i tak dalej. Bo naprawdę, być o krok od śmierci nie jest trudno, ale konsekwencje są cholernie złe potem. Sobie odejdę jeszcze kawałeczek. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wąwóz śmierci. I tutaj zakończmy. Część trzecia będzie właśnie w nocy.